Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki z Wrocławia. Temat jazdy po alkoholu, złapania nas przez prawdopodobnie policję lub inne organy jest tutaj nieśmiertelny. No i zapytanie internauty. Dzień dobry, mam pytanie w związku z odebraniem prawa jazdy po jeździe pod wpływem alkoholu. Na początku września upłynął okres kary 4 lata. 4 lata bez prawa jazdy, a w dalszym ciągu nie otrzymałem skierowania na badania psychotechniczne z policji. Co w takiej sytuacji mam robić? Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam. Rozumiem, że skoro nie dostałam skierowania na badania psychotechniczne, to nie będą one wymagane ode mnie przy zapisie na egzamin. No cóż, moja odpowiedź. Na pani miejscu w ogóle bym nic nie robił. Oczywiście trzeba pójść do WORD-u, zapisać, zapłacić za powtórny egzamin i już. No także, jeżeli policja nie dostarczyła tego skierowania przez 4 lata, to przypuszczam, że sprawa już jest dawno przedawniona. No, nie lekceważyłbym jednak mimo wszystko paru jakichś godzin dodatkowych jazd przed tym egzaminem. No niestety, umiejętność jazdy, a zdanie egzaminu państwowego w WORD-zie to są dwie różne sprawy. Mili Państwo, proszę mi wierzyć. Także radzę jednak wziąć parę godzin jazdy. No w jakiejś nawet wiodącej szkole jazdy w danym mieście. Na tym kończę. Jeżeli Cię interesują podobne tematy, oczywiście jeszcze raz zapraszam na bloga. Zapraszam tutaj na kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Koniecznie skomentuj ten filmik. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.